Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, zapraszam was na kolejnego tygodniowego vloga. I tym razem mamy dzisiaj 20 stycznia, czyli moje urodziny. Wszystko powiem wam później, jak wrócę, bo teraz za chwilę się spóźnię. To jak wyglądam, to jest jakiś hit, dzisiaj w ogóle zaspałam. Rozpuściłam sobie właśnie warkoczyki, więc wyglądam jakbym wyszła z buszu australijskiego. Nie wiem, strasznie dawno nie miałam tej fryzury, nie wiem co mi strzeliło do głowy, żeby ją akurat dzisiaj zrobić. Ale dobra, no nieważne, miejmy nadzieję, że się ludzie nie przestraszą i biegnę na autobus. Już? Tak! Dobra, więc jesteśmy teraz na godzinie wyłączone, ale nawet jeszcze nic nie dzieje, więc mnie to pokażę. Przekręciło się! Tak, więc pokażę wam prezent, który dostałam od Wilki, Wiktorii i Kingi. Więc tak jak bardziej im pokazać. Na początku mamy świeczuszkę taką, pięknym pachniem. Dalej, taką śliczną salonkę. Ja mam taką zwykłą salonkę, więc to jest dużo ładniejsza. Ale mam książkę, którą chciałam przeczytać. Nie wiem, czy w ogóle będzie nie słuchać, bo strasznie głośno. Ale książkę, którą chciałam przeczytać, jak mniej myśleć. To jest jakby, czy jak lepiej myśleć, to jest druga część, jak mniej myśleć. Ale właśnie miałam sobie ją kupić, więc bardzo fajnie. Książka, która miała być upalona, ale Jurka spełniała z paniki. No i jeszcze naszą fotkę. I ram. No, mega cute. Dostałam czekoladę od Kobi. Ja dzisiaj zaspałam. Jakby gdyby moja mama mnie obudziła, to ja bym w ogóle nie wstała do szkoły. W każdym razie, w nocy spałam sobie w mokrych jakby włosach, w warkoczykach, więc dlatego mam teraz takie karbowane loczki. Rano to wyglądało tragicznie, bo mi tu wszystko sterczało, ale teraz jakby jak tutaj sobie już przypiłam tak po bokach, to te najgorsze takie sterczące pasemka sobie tutaj ogarnęłam. No i teraz myślę, że wygląda to spoko. Więc cały dzień w szkole dzisiaj chodziłam sobie z tą szarfą Queen. Mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzyli jak na idiotkę, ale tak, dziewczyny mi kazały w niej chodzić, więc no prawie cały dzień w niej przechodziłam. Mega urocze. No i tak. I w tym wielkim, ciężkim pudle dostałam od nich ten właśnie prezent. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No i wreszcie mam super psychologiczną książkę, którą niedługo będę czytać, jak znajdę czas. Mam nadzieję, że znajdę. Jak na razie muszę skończyć Romeo i Julię. Więc to będzie nie lada wyzwanie, a potem się już biorę za to. No chyba, że jeszcze najpierw sobie kupię tą pierwszą część. I myślę, że właśnie tak zrobię. Kupię sobie tą pierwszą część, żeby właśnie najpierw ją przeczytać. Ogólnie to urodziny mam w poniedziałek, czyli dzisiaj, 20 stycznia i naprawdę ogromnie wiele z was pisało mi życzenia, więc ja staram się dzisiaj na to odpowiadać, ale no nie jestem w stanie na wszystko, więc po prostu albo lajkuję, albo coś. No staram się każdemu chociaż dziękuję napisać. Jest naprawdę bardzo miło, bardzo doceniam i bardzo, bardzo dziękuję. Ale ogólnie chciałabym jeszcze powiedzieć, że dzisiaj mam urodziny, ale obchodzę je tak jakby, w sensie no robię i po prostu imprezę. No to nie będzie impreza, po prostu idziemy na pizzę. Właśnie w ten piątek idziemy sobie na pizzę do Biesiadowa, więc no będzie razem ze mną 11 osób, więc całkiem sporo, ale to są takie, wiecie, ostatnio najbliższe dla mnie osoby i po prostu wszystkie chciałam zaprosić, więc tyle z tego wyszło. I jeszcze wam tak szybko opowiem, jak wyglądała sytuacja z prezentem, bo jeden dostałam wcześniej, właśnie od Laury i Patrycji, które pozdrawiam, jak oglądają. Wbiły do mnie, totalnie zrobiły mi niespodziankę w piątek. Jakby ja sobie siedziałam w pokoju i nagle one mi weszły do pokoju. Ja w ogóle, naprawdę, ostatnie osoby, które ja bym się tam spodziewała, myślałam, że moja mama wchodzi tak normalnie, co nie? I one weszły, okazało się, że mój tata je wpuścił i było w ogóle mega tak cichutko, że weszło do tego mojego domu i ja ich w ogóle nie słyszałam i dopiero jak weszły do mojego pokoju, to się zorientowałam, co się dzieje. No i właśnie wbiły z balonem, z kwiatami, z prezentem, więc było naprawdę mega cute. No i tak, i mogę wam pokazać prezent teraz od nich. Okej, więc pokażę wam teraz prezenty, które dostałam na urodziny właściwie kilka dni przed urodzinami. Ale tak, tutaj stoją tulipany od mojego tatusia. Tutaj jest prezent od dziewczyn. Jeszcze jest balon, którego wam za chwilę pokażę. Ale dostałam właśnie od Patrycji i Laury prześliczny prezent, którego się w ogóle nie spodziewałam, bo na początku są to takie przepiękne różyczki w doniczce, więc super, bo będą tutaj sobie u mnie długo rosły, bo ja właśnie... Kwiaty są bardzo ładne, ale mnie zawsze przykro patrzeć, jak one po kilku dniach, szczególnie właśnie róże więtnieją, a te będą miały długo, więc super. I zobaczcie, jak kładzie pasem torebki. Tak, i teraz wam pokażę zawartość tej torby. Może przeniesiemy się tutaj. I na początku słodyczy, bardzo dużo słodyczy. Naprawdę, jakby one wiedzą, że ja to wszystko zjem z przyjemnością, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Zmiżelki, nim dwa bumki, moje ulubione. Czekolada oczywiście, toffee, wszystko co po prostu lubię. I jeśli chodzi już o takie rzeczy kosmetyczne, i pierwszą z nich jest to żel do kąpiel i pod prysznic z Eco Botanica.
taki oto różowy, on jest chyba w ogóle różany, naturalny, 97% skoniak naturalnego. I tutaj jest jeszcze próbka perfum z Diora, no i główna część tego prezentu, taka, która po prostu pobiła wszystko, nie spodziewałam się tego. Jest to puder z Benefitu, w ogóle niczego się nie spodziewałam, ale w ogóle na początku nie zobaczyłam tej nazwy Benefit i tak stoję i patrzę w ogóle o co chodzi, co to jest. Ale tak, jest to puder z Benefitu, jakiś podobno bardzo dobrze matujący do cery tłustej, który właśnie zmniejsza nadmiar sebum. No i matuje twarz nawet do 12 godzin, więc no, pokażę Wam opakowanie. W ogóle kosmetyki Sephora zawsze są tak ładnie zapakowane. Tutaj jest gąbeczka, a tutaj jest puder, takie różowe. Niedługo sobie otworzę i go przetestuję i na pewno dam Wam znać. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję dziewczynki za ten prezent, bo jest cudowny. A no i tutaj jeszcze mam balona, takiego wielkiego, zobaczcie, jakby on jest taki duży. I będzie super do jakichś fotek na Instagramie i w ogóle jest taki mega. Okej, pokażę Wam jeszcze teraz prezent, kolejny prezent od Anieli, który dostałam również wcześniej, ale w ogóle najwcześniej, bo dostałam go jakieś 2 tygodnie przed urodzinami, więc to w ogóle hit, bo ogólnie to Aniela myślała, że już się przez ten czas nie zobaczymy, no ale jednak w końcu robię w piątek urodzinki, więc się i tak zobaczymy, ale dostałam go już wcześniej, tuż do rzęs, firmy, której szczerze mówiąc nie znam, w sensie nigdy nic z niej nie miałam. Ale zobaczcie, jak fajnie wygląda, fajne opakowanie. I to jest brązowy tuż do rzęs. Właśnie stwierdziła, że ona wie, że ja mam dużo, ale że na pewno nie mam brązowego. No i właśnie ma rację, bo nie ma brązowego. W sensie kiedyś miałam brązowy tusz, jak w podstawówce chciałam mieć takie bardzo delikatne rzęsy i po prostu nie chciałam, żeby było, wiecie, bardzo jakoś je widać, a jednak chciałam je mieć pomalowane. To właśnie malowałam je brązowym tuszem i ten również jest brązowy. Teraz już akurat mogę sobie malować tuszem jakim chcę, bo już to jest liceum i mogę się malować tak jak chcę. Ale taki oto brązowy tuż, zobaczcie, jak on ma śliczne opakowanie. Tutaj na górze ma lusterko, jakby można się odbijać się w nim nawet. Na pewno sobie przetestuję. Kolejną rzeczą jest to taki wałek jakby jadeitowy. Nie wiem, ja już taki jeden mam, bo mój teraz zamówił na AliExpress. No ale ten, ten jest taki czarny. Dostałam jeszcze 2 odżywki z Pantene, takie miniaturki w takim jakby sprayu. I tak, to są odżywka w piance pod prysznic. Umyj włosy szamponem, mocno wstrząśnij, nałóż na dłoń odpowiednią ilość odżywki i rozprowadź na włosach od cebulek aż po końce. Odczekaj, aż odżywka wchłonie się we włosy, następnie spłucz. Kolejnym prezentem jest jeszcze, tutaj mam go, i dostałam jeszcze Mercy i taką oto śliczną bransoletkę z Lilu, różową, z serduszkiem srebrnym, tym największym, naprawdę bardzo mi się podoba i dziękuję jeszcze raz w ogóle za wszystkie te prezenty. Mam tutaj jeszcze tą srebrną bransoletkę, którą dostałam na święta od mojej babci, teraz sobie noszę to srebro, więc akurat to srebrne serduszko mi pasuje. Zostawiam sobie ten puder z Benefitu, który dostałam od dziewczyn i powiem Wam, że jest naprawdę spoko. Taki zwykły, biały, transparentny. Jeszcze go muszę potestować, bo dzisiaj to wiecie, nie zdążyłam za bardzo, miałam naprawdę dosłownie kilka minut, więc muszę, wiecie, tak kiedyś go z podkładem przetestować, a ja naprawdę ostatnio totalnie nie noszę podkładów i myślę, że to jest, wiecie, coś na plus, bo nie ma jakiejś wielkiej tapety do tej szkoły, brwi i rzęsy mi jakby wystarczają, żeby tak czuć się dobrze, bo kiedyś nawet miałam w planach iść do szkoły bez makijażu, ale jednak nie jestem w stanie. Jakby serio, ja bez brwi i rzęs mam takiego totalnego baby face'a, że no chyba by się ludzie mnie przestraszyli. Znaczy może kiedyś tak zrobię, ale chyba jeszcze nie teraz. Jak już mi się kiedyś tam odechce, nie wiem w której klasie liceum malować, to tak. A na razie brwi, rzęsy i delikatnie biorę korektor. Czasami jak mam więcej czasu, to rozświetlacz i ja jestem już gotowa. Dobra, więc pokażę Wam teraz prezent urodzinowy od moich rodziców. Właściwie to dostałam od nich 300 i dołożyłam sobie troszkę i kupiłam sobie Nike tupek. Troszkę mi przeszkadzasz, nie ukrywam. Zobaczcie, jak on się... On po prostu jakby zawsze, jak mam balony w pokoju, to on szaleje z nimi. Ale dobra. No i co? No i to są te zwykłe, takie na pewno każdy je kojarzy. Białe, śnieżno-białe, prześliczne. Tak wyglądają te buty na nogach. Zawiązałam sobie je tak śmiesznie, bo ostatnio mi się tak podoba. Mega już mi się one podobają od kilku lat w sumie, ale jakoś tak, nie wiem, zawsze stwierdziłam, że o dobra, mam dużo butów, niepotrzebne mi. A teraz w sumie stwierdziłam, że takie buty mi się przydadzą, bo jak na razie niby jest zima, ale jest to mega ciepła zima i jakby
No, nie chodzę jeszcze w takich zimowych butach, bo one są dla mnie za ciepłe. Poza tym w szkole też nie musimy zmieniać butów, więc mogę sobie na luzie chodzić w tych. Ogólnie to właśnie porobiłam parę fotek na Instagrama tutaj z tym balonem i tak tutaj mega ładnie to wszystko wygląda. Trochę za nisko jesteście. I mam na sobie taką oto sukienkę z Mosquito i tutaj możecie zobaczyć plik, w którym przyszła do mnie paczka i ją otwierałam, bo właściwie to trochę wcześniej to nagrywałam. Ale... Dobra, więc ostatnio przyszła do mnie paczka z Mosquito i mamy tutaj sukienkę. Stwierdziłam, że pokażę Wam ją właśnie w tym vlogu i bierzemy się za otwieranie z tej folii. One są jakby, ja już miałam jedną sukienkę stąd, właśnie na Wigilię sobie wybrałam i teraz kolejna jest taka czarna. W ogóle śmiesznie, bo one przychodzą z wieszakami. A z tyłu ta sukienka ma tutaj taką jeszcze kokardkę i takie malutkie wycięcie na plecach. Pokażę Wam, jak prezentuje się na mnie. Gumeczka, którą ja sobie wkładam pod spód, żeby jej nie było widać, żeby mi się tutaj wszystko ładnie układało. I taka ładna rozproszowana jest takim dekoltem i tutaj na końcach ma ściągacze, więc naprawdę fajnie wygląda. Tylko właśnie trochę z tym nie jest zbyt wygodnie, jak trzeba to ciągle poprawiać, żeby mi nie zjeżdżało, ale generalnie to fajna jest. Ogólnie to miałam w ten weekend też zrobić imprezkę dla rodzinki, w sensie no tam zaprosić ich na obiad czy coś, ale moja mama się źle czuła, więc możliwe, że zrobimy za tydzień. Tak, bierzcie naukę historii, bo pan w środę będzie mnie pytał prawdopodobnie. Okej, więc dostałam właściwie jeszcze taki dodatek do prezentu od moich rodziców i w ogóle jakby się tego nie spodziewałam, już im mówiłam, że okej, wybrałam sobie buty i wystarczy, a mój tata jeszcze teraz przyszedł z pracy i przyniósł mi właśnie taką oto żółtą kopertę, no i dostałam tutaj, jak widzicie, bardzo, bardzo się cieszę, bo sama właśnie myślałam nad zakupem i mam tutaj jakby taką jakby kartę podarunkową do Spotify Premium na 3 miesiące, czyli właśnie 60 zł, które no na 3 miesiące można wydać, plus jeszcze jakby na początku, jak się ma Spotify Premium, to są 3 miesiące pierwsze do przetestowania sobie za darmo, z tego co kojarzę, więc no. Więc jakby będę miała 6 miesięcy w sumie Spotify'a, więc super. Tylko aktualnie mam jakiś problem ze słuchawkami, bo coś mi jedna nie działa i to tak w każdych, nie wiem. Muszę to ogarnąć w każdym razie naszej zawsze malutkiej, kochanej Asie w dniu 16 urodzin rodzice. Jest takie cute. Siemka, więc dzisiaj mamy wtorek, ja już wstałam, jak widzicie, się ogarnęłam. Mam nadzieję, że wszystko git wygląda, bo dzisiaj jakoś tak na szybko się pomalowałam. Jak widzicie, moje włosy nadal przetrwały, nadal są takie pofalowane, ale jutro już coś z nimi zrobię, bo już mnie wkurzają, są takie sterczące. I wyglądam trochę dziwnie. Niektórzy mówią, że jak cheerleaderka, niektórzy, że jak jakaś Pocahontas, albo jak jakaś 12-latka. Więc tak. Więc ja wczoraj nie skończyłam 16 lat, tylko 12. Pozdrawiam. No ale, o dobra, biorę mokre chusteczki do szkoły. Od razu mam obsesję na punkcie mycia tych butów. Jeszcze z takiej szybkiej informacji, co Wam nie zdążyłam powiedzieć, to wczoraj dostałam piątkę z angielskiego. Ogólnie źle poszła taka kartkówka, a ja dostałam piątkę, więc bardzo się cieszę. Heka, więc już wróciłam do domu i byłam na małych zakupach. Generalnie to... Chwila, moment. Ja Wam najpierw może pokażę prezenty, które mam dla moich dziadków. Bo jakby dzisiaj jest dzień babci, właśnie muszę zadzwonić za chwilę, by do mojej babci złożyć jej życzenia. Ale jutro jest dzień dziadka, więc ja im daję zawsze razem prezenty. W sensie, no, jakby idę do nich na obiad i jutro właśnie dam im prezenty, które dla nich mam. Więc dla mojej babci mam taki oto płyn z Douglasa. On, już nie będę go otwierać, ale on jest generalnie taki bardzo ładny, taki ozdobny. To jest taki szklany, ciężki flakonik. No i to jest taki bardziej, wiecie, właśnie, żeby ładnie stał w łazience i ładnie wyglądał. Na przykład, wiadomo, to jest płyn do kąpieli w środku. Ale bardziej chodzi o tą ozdobną buteleczkę. On jest Douglasa, taki tutaj ładnie zapakowany, więc to jest dla mojej babci. I jeszcze mam dla niej 12 czerwonych tulipanów. Dobra, więc teraz pokażę Wam prezent dla mojego dziadka. I mam tutaj ptasie mleczko. Kupiłam mu się zwykłe waniliowe, bo on lubi strasznie słodycze. I perfumy, takie dzisiaj poszłam do Hebe i wybrałam mu takie po prostu... ten zapach mi się najbardziej spodobał i jakby pokręciłam się tam jeszcze trochę i on mi się nadal utrzymywał i to tak mega, mega, mega było czuć i jakby coraz ładniej. I teraz wróciłam do domu i stwierdzam, że naprawdę to jest ładny męski zapach. Jakby jak mnie zawsze mdli, jak w Hebe wącham jakieś męskie zapachy, to to jest naprawdę ładny. Więc dzisiaj, z dzisiejszych ocen, dzisiejszych osiągnięć pięknych, dzisiaj się wdarłam na cały korytarz z radości, bo dostałam truje z matmy, ale znaczy wiecie, jakby truja to może nie jest jakaś super ekstra, znakomita ocena, ale jakby... Z tego testu z matmy ja byłam pewna, że dostanę jedynkę, że jakby jak sobie liczyłam punkty, to stwierdziłam, że dobra, nie uda mi się na dwoje, nie ma szans, żeby było 50%. A miałam 71, więc jestem z siebie
mega dumna. No i nie muszę iść na poprawę, więc strasznie się cieszę, bo już byłam przygotowana, że po prostu będę pisać tą poprawę. Dostałam piątkę z polskiego. Jezu, jestem też z siebie taka dumna, naprawdę. Dzisiaj, jeśli chodzi o oceny, to jest bardzo spoko dzień, bo piątka z polskiego z testu, z którego byłam gotowa na taką między trójkę, taką trójkę, czwórkę, dostałam piątkę. Jakby ja jednak wiem, co ja robię na humanie, okej? Okay? Naprawdę, jakby czuję tu moje powołanie. A nie zamówiłam już stolik na moje urodziny, okazało się, że będzie w końcu nas 12 osób razem ze mną. No więc mam nadzieję, że jakoś się tam pomieścimy i że będzie spoko, że uda mi się z każdym pogadać, bo jednak wiecie, w taką dużą grupę osób to boję się, że podzielimy się na takie grupki. Trochę się stresuję, powiem wam, ja zawsze się stresuję przed takimi jakimiś, może nie takimi okazjami, takimi skupiskami ludzi, gdzie będzie po prostu dużo osób, jakoś tak to jest dla mnie zawsze takie stresujące. Powiem wam, że historia to jest najgorsza zło tego świata, w sensie to jest najgorszy przedmiot. I jakby ja, w sensie może nie, że najgorsze, ale po prostu mnie to tak nudzi, że ja nawet jak mam zamiar się tego uczyć, to mi jakoś nie wchodzi do głowy. Mam po prostu drzwi zamknięte w głowie na historię, naprawdę. Okej, okay. Jedyne moim pocieszeniem jest to Fifi, które sobie właśnie tutaj pożeram. I tak, i ono daje mi motywację do nauki. Ja już wróciłam do domu, jest 16. I właściwie to dzisiaj skończyłam bardzo wcześnie lekcję, ale później jeszcze spotkałam się z Laurą. No i co jeszcze robiłam? I właśnie byłam u mojej babci, na dzień babci i dziadka. I będę się brała za naukę, bo jutro mam bardzo ciężki dzień. Mam jutro test z angielskiego, kartkówka z hiszpańskiego i kartkówka z WOS-u. Wszystko mam tutaj pięknie wypisane. Ja sobie postawiłam świeczuszkę od dziewczyn. No i tak, aha, te lampki to wiecie, to są świąteczne, ale w sumie stwierdziłam, że ładnie tu wyglądają, więc mogę je na razie zostawić. Ale co do dzisiejszego dnia, czyli pytanka z historii, to ja wam się wypowiem. Realnie zwaliłam sprawę, dostałam z tego pytania 2 z plusem i nie jestem zadowolona, bo mogłam z tego zrezygnować, w sensie mogłam zgłosić nieprzygotowanie, poszłoby to na stary semestr, nic by to nie zmieniło i jakby, no po prostu nadal w nowym semestrze miałabym mnóstwo tych nieprzygotowań, bo to jakby był ostatni dzwonek, ostatnia szansa, żeby wykorzystać nieprzygotowania z tamtego semestru, a że ja ani jednego nie wykorzystałam w tamtym semestrze, to mogłabym spokojnie je zgłosić i nic by się nie stało. Ale co? Nie no, ja stwierdziłam oczywiście, bo nie wiedziałam, że one będą na stary semestr, myślałam, że na nowe, że już się zaczyna, bo miała się zacząć od poniedziałku nowy semestr i myślałam, że już jakby nie można zgłaszać na tamten. No ale co się okazało, że pan akurat dzisiaj pozwolił zgłosić na poprzedni semestr nieprzygotowania, ale ja stwierdziłam, że nie, kurde, uczyłam się do tej historii 2 dni, uczyłam się w moje urodziny, uczyłam się wczoraj długo i ja tego nie zaprzepaszczę, że no nawet jak nie dostanę jakiejś mega dobrej oceny, nawet na jakąś trójeczkę, to będzie po prostu dobrze. No ale co, oczywiście trafiłam na takie pytania, jakieś w ogóle z kosmosu i byłam taka zestresowana, jakby tak bardzo nie lubię odpowiadania ustnego. Ja bym 3 razy wolała kartkówkę. Nie, to było strasznie stresujące, no i generalnie no też nie umiałam wszystkiego tak perfekcyjnie. Ja wiedziałam, że może nie umiem perfekcyjnie, ale wydawało mi się, że no tak umiem, że jak odpowiem, to dramatu nie będzie, no ale no to tam 2 z plusem. Już tak chociaż na trójkę też bym się cieszyła, ale to jest jednak jest z was. Moje piękne tulipany już niestety zwiędnieją za te różeczki, trzymają się świetnie. I co? I biorę się teraz za naukę. Życzcie mi powodzenia, żebym nie zawaliła kolejnych rzeczy. Hejka, wiem, że wyglądam jakbym była chora, bo nie mam makijażu, ale generalnie to wzięłam się za montowanie tego filmu. Zdałam sobie sprawę, że ja mam coś ze sobą nie tak z moim mózgiem i ja po prostu nawijam tyle, że to jest jakiś hit i mam masakrycznie dużo materiału, a to jest dopiero połowa tygodnia, więc ja podzielę tego vloga na 2 części i po prostu resztę zobaczycie, no nie wiem, za parę dni, może nie za tydzień go wrzucę, tylko postaram się szybciej, ale zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie. No, w najbliższym czasie pojawi się 2 część tego vloga. Zobaczycie tam to moje spotkanko ze znajomymi właśnie w piątek z pizzerii i jeszcze zobaczycie tam moją imprezę rodzinną. No w sensie, no wiecie, no obiad po prostu. Tą resztę wam dogram w tym 2 vlogu. A jak na razie chciałam się z wami pożegnać. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawiacie kciuki w górę. Widzimy się już niedługo w 2 części tego vloga. Pa, pa!